Jak bardzo jadliwy jest ten wąż? No, ten wąż mógłby nas tutaj zabić, przypuszczalnie wszystkich siedzących przy tym stoliku bez problemu. Skoro mnie ukosiła żnija łukowa i ja umierałem przez tydzień, to nie wyobrażam sobie moich cierpień, jak walnąłby mnie ten wąż. Krótkie by było. Dziękuję. Wiele miesięcy temu obiecałem Wam, że pojedziemy do Czech z kamerą i nakręcimy jadowite zwierzaki. Dzisiaj jesteśmy gośćmi Kai i Mateusza. Pokażemy Wam piękne, jadowite węże i jest dzisiaj piękny pretekst ku temu. Rozmnożyły się Trimeres surusy, które są formą albinotyczną tego węża. To są bohaterowie dzisiejszego materiału. Trimeres surus albo labris, czyli trwożnica pospolita po polsku. I to jest samiec albinotyczny, tam jest samica, która jest heterozygotą na albino. I z tego urodziło się ile młodych? Urodziło się 17 młodych, z tego łączenia w rodzicach. 7 albinosów, 10 klasycznie ubarwionych heterozygot i 4 matki do maluchy, które były nierozwinięte. Czy to jest łatwy gatunek do rozmnożenia? To jest jeden z łatwiejszych gatunków do rozmnożenia i jeden z łatwiejszych gatunków do trzymania. Tak naprawdę kiedyś to był bardzo popularny gatunek, na dzisiejszą chwilę jest ich troszkę mniej, ale ze względu na to, że on po prostu był kiedyś za popularny i ludzie stracili jako tak o nim zainteresowanie przez dłuższy czas. Teraz są to bardzo wdzięczne węże, bardzo łatwe w hodowlinie, zwalczające problemów i też przede wszystkim mający dosyć słaby jad i to jest też co nam grozi po ukąszeniu przez ten gatunek? Bardzo ciężko jest powiedzieć, co nam grozi, ponieważ w zasadzie to bardzo zależy od organizmu, na który ten jad trafi, tak? Generalnie w większości przypadków ukąszenia Trimeres surusów kończy się jakąś opuchlizną na ręce, ewentualnie jakimiś malutkimi zmianami martwiczymi w obrębie ukąszenia, ale rzadko jest to coś bardziej poważnego. Jeżeli podbijało to jest coś bardziej poważnego, to ten jad będzie przeszkadzał nam wątrobę lub nerki. Dobrze, w każdym razie dla dorosłego, zdrowego człowieka nie są niebezpieczne. Teoretycznie nie. Dobra. Teraz następna sprawa. Czy albinizm u tego gatunku jest rzadkością i czy to powoduje, no mówiąc wprost, wyższą cenę takiego osobnika? Tak, albinosy są dosyć rzadkie, jest ich bardzo mało, to jest na tą chwilę, nie wiem, które, ale na pewno było mniej niż 10 milionów albinosów do tej pory wyprodukowanych w Europie, bo tylko w Europie się rodzą. Pierwsze zaczęły się rodzić w Szwecji, bo to jest mutacja, która pierwszy raz wyskoczyła w Szwecji z klasycznie ubarwionych osobników. I ten albinotyczny samiec i ta samica, którą tu mamy, to są potomkowie tych pierwszych. Czyli to się spontanicznie objawiło u kogoś w prywatnej hodowli? Tak, w prywatnym ogrodzie zoologicznym, ale wyskoczyła w Szwecji. Trwożnica. Ona niesie trwogę. Trwogę, tak. Jak trwoga. O, to są też dobre ujęcia do tego. Na co dzień. Pospolita na co dzień. Czyli nie codziennie. Tak, czyli na każdym kroku w Azji spotykamy trwożnicę pospolitą. No tak. Pospolita, tak. No. Dobra, no to są te cukiereczki, które się u Was urodziły. Co możesz o nich powiedzieć? Co mogę o nich powiedzieć? Są po pierwszej winnicy, tak? Tak, są po pierwszej winnicy, jeszcze przed pierwszym posiłkiem. Później możemy spróbować któregoś z nich nakarmić, zobaczymy czy zje. Ale one oryginalnie tam u siebie w Azji zjadają, żyją na drzewach i zjadają żaby i jaszczurki. Tak jest, to jest w ogóle gatunek, który przechodzi ontogenetyczną zmianę pokarmową. To znaczy, że małe, które się rodzą, żywią się całkiem czymś innym niż dorosłe osobniki. I maluchy żywią się głównie małymi żabkami, małymi jaszczurkami. Natomiast dorosłe osobniki mogą też zjadać gryzonie, mogą zjadać ptaki. Nie gardzą też tak samo płazami i
Bo one żyją mniej więcej, ja sobie wyobrażam tak jak Morelia Willibis, to znaczy w gałęziach drzew, krzaków i zwisają i czekają na swoją ofiarę, aż coś przeleci, przebiegnie. Tak jest, to jest typowy drapieżnik, który czeka i czeka, aż mu coś podejdzie pod pysk, one nie polują aktywnie. Zaraz po urodzeniu można u nich rozpoznać płeć, bo samce mają zaraz za okiem biały pasek. Mały jest tak samo niebezpieczny jak dorosły? No mały jest jeszcze mniej niebezpieczny, ponieważ ma dużo mniejsze czoło jadowe, ma dużo mniejszą ilość jadu, którą jest w stanie wyprodukować. Więc tak naprawdę najczęściej, jeżeli maluch takie ugryzie, to kończy się na niczym lub na jakimś lekkim opuchnięciu palca. Te objawy są zazwyczaj bardzo, bardzo znikome, bo tego jadu jest mało. Teraz chcielibyśmy pokazać inne węże z rodzaju Trimeresurus. Co to jest na przykład ten niebieski? To jest Trimeresurus insularis i tutaj widzimy formę niebieską z wyspy Komodo. Ten gatunek ma trzy formy, zieloną, żółtą z wyspy Wetar i niebieską z wyspy Komodo. Czyli jest szansa, że widział się z waranem z Komodo, tak? Tak jest, jest duża szansa, że się widział. To znaczy ten maluszek się nie widział, ponieważ on się urodził w hodowli, ale oryginalnie tak występują na tej samej wyspie co warany z Komodo. No przepiękna forma. Czyli w naturze są niebieskie, zielone i żółte. Czyli podobnie trochę jak Morelia viridis. Tak, tak, bardzo podobnie. Tutaj mamy samicę Trimeresurus purpureum-maculatus. To jest akurat realistyczna forma, czyli całkowicie czarna. Jej ciało produkuje tylko barwnik melaninę, który właśnie daje taki wizualny efekt, jak widzicie. To jest jeden z większych Trimeresurusów, bardziej masywnych. One rosną nawet ponad metrowej długości i są tak samo jednymi z bardziej niebezpiecznych, bardziej nerwowych i... O właśnie. Pobudzonych, tak, pobudliwych węży. Dobra, czy on występuje tylko w czarnym ubarwieniu? Nie, to jest gatunek, który jest bardzo polimorficzny. One mają bardzo dużo barw, od zielonego, brązowego, czerwonego, czarnego i różnych mieszanek tych kolorów. Łącznie z jakimiś wzorami. Tak. Dobra, może schowajmy go, bo ten... A ukąszenie jego właśnie jest śmiertelne, czy jak to? Śmiertelne zazwyczaj nie jest, natomiast no, to jest też Trimeresurus, który ma duży jad, duże gruczoły jadowe i no tutaj już... Może zrobić na pewno większą krzywdę niż Trimeresurus albo Labris. Jeżeli ktoś jest uczulony na jakiś jad, to nieważne co w ugryzie, może być takie uczulenie śmiertelne. I co to jest? To jest Trimeresurus gramineus. To jest gatunek z Indii. To jest akurat samica, która urodziła się w pierwszym rozmnożeniu tego gatunku w Europie, w Niemczech. One też mogą mieć różne kolory, mogą mieć barwy od zielonej przez żółtą do niebieskiej, szarawej i różne kombinacje tych barw i u nich jest widoczny wzór przez grzbiet, u jednych bardziej, u jednych mniej. Generalnie, czy jad u wszystkich Trimeresurusów jest podobnej mocy? Jest bardzo podobnego działania, dlatego na wszystkie gatunki Trimeresurusów istnieje jedna surowica, którą można zastosować w przypadku ukąszenia. Czyli taka surowica uniwersalna na wszystkie Trimeresurusy. Wszystkie gatunki, tak. Doskonale. No z czasów jeszcze jak Trimeresurusy były masowo hodowane w Polsce, to ja pamiętam taki przypadek, że samica, która nie była już połączona z samcem od 4 lat, tak czy tak urodziła dwa maluchy. Także dla mnie to był bardzo dziwny przypadek, ale... Jest to bardzo powszechna akurat do Trimeresurusów. Samice potrafią przechowywać nasienie samców przez bardzo długi czas. U nas zdarzyła się też taka sytuacja, że samica w jednym roku urodziła młode, w następnym roku nie miała w ogóle kontaktu z samcem, a ją urodziła. I to był Trimeresurus insularis. Czyli czasy, kiedy było rozmnażanie popularne, czyli były jakieś takie czasy w Polsce w ogóle właśnie, że ten gatunek hodowano? Bardzo często ci, którzy mieli węże jadowite, startowali właśnie od Trimeresurusów. Czyli nie było kiedyś takich przepisów rygorystycznych jak teraz, czy jak to było? Tak, były normalne przepisy, w tej chwili jesteśmy bardziej przepisowi niż by to miało być. Tak, w Polsce są gatunki, na które teoretycznie można otrzymać pozwolenie, są gatunki, na które nie można otrzymać pozwolenia, natomiast no... Tak. Czyli tu w Czechach tego rozdziału nie ma? Nie, absolutnie tego rozdziału.
Co to jest za wąż? To jest Trimeresurus schulzei, tudzież Parias schulzei. To są takie wyjątkowe Trimeresurusy z tego powodu, że to jest jeden z niewielu gatunków, które składa jaja. I te jaja samica później wysiaduje, aż do czasu, aż się młode nie wyklują, ona siedzi na nich zwinięta i ich pilnuje. Czyli nie wygrzewa ich tak, jak robią to zazwyczaj pytony, tylko ich po prostu pilnuje. Ona też siedzi zwinięta na nich i pilnuje, nie wiem, czy tak samo jak pytony, nie wiem, czy na tej samej zasadzie, natomiast wydaje mi się, że ona ich tylko pilnuje, że to nie jest typowa termoregulacja, tak jak to przebiega u pytonów, że one grzeją, nie płodzą, tutaj jest tylko pilnowanie. I co, to są najmniejsze? To są jedne z najmniejszych Trimeresurusów, to jest Trimeresurus venustus. No i tu są maluszki, które urodziły się też w tym roku, które niedawno zaczęły spożywać pierwsze posiłki. A jakie wielkie będą? Dorosłe są samice, mogą mieć około 50 cm, samce mają zazwyczaj nie więcej niż 30. Co to jest za wąż? To jest zdrobnica śmiercionośna, czyli Acanthophis antarcticus, australijski gatunek. To jest akurat forma z pustyni Gajara. Już sama nazwa wskazuje, że mamy do czynienia z czymś groźnym. Tak jest. Śmiertelnie. Śmiertelnie. Jak bardzo jadowite są wąże? No, ten wąż mógłby nas tutaj zawieść przypuszczalnie wszystkich siedzących przy tym stoliku bez problemu. To jest wąż, który wjadzi się na czystą rękę toksynę, jak ukąszenia bez pomocy. Myślę, że to jest kilka godzin życia. Jaki jest jeszcze dystans jego strzału? Tak, dystans strzału? Około 30-40 cm to jest maksimum. Może wyskoczyć? Tak. Może po prostu teraz skoczyć i mnie dziabnąć na przykład? Nie może skoczyć, gdzie dziabnąć, siedzisz za daleko, to nie jest możliwe. W tym momencie ten wąż też jest bardzo spokojny i ciekawski, nie przejawia. Chyba, że się czegoś przestraszy. Tak, jeżeli się przestraszy, to mógłby teraz. Czyli jednak. Mógłby skoczyć, bo to są bardzo, bardzo mocno umieśnione zwierzęta. Może mniej bardziej pogotowie ten swój. Jest zawsze pogotowie. Czy moglibyśmy się tu jeszcze raz prosić do Was, żeby zobaczyć wszystkie najbardziej jadowite zwierzaki, które macie? Jak najbardziej zapraszam. Dobrze, śmiertelnie jadowitych gatunków macie ile do obejrzenia? Śmiertelnie jadowitych gatunków myślę, że będzie tutaj kilkanaście sztuk. Dobrze. A zdarzyły się jakieś hardkorowe historie kiedyś? Hardkorowe historie zdarzają się w zasadzie raz na parę miesięcy. Znaczy, to wiadomo, zawsze jest jakieś ryzyko wypadku, to jest wliczone w to hobby. Natomiast u nas wszystkie sytuacje kryzysowe kończyły się. Dobra, czy jaka sytuacja kryzysowa skończyła się w szpitalu interwencją lekarzy? Do tej pory jedno ukończenie w domu skończyło się interwencją lekarzy. Dobrze, czyli tą historię zostawimy sobie do następnego odcinka. A jakbyście chcieli zobaczyć jadowite jaszczurki, to tutaj mamy maluszka Helodermy Horridum. Czyli Helodermy Meksykańskiej. Czyli Helodermy Meksykańskiej, tak jest. Thank you.